Marta Szymik. Gościem portalu OX.pl jest burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie burmistrzu, będziemy dzisiaj rozmawiać o budżecie i o planowanych inwestycjach, ale zanim do tego przejdziemy, może wróćmy do roku 2017. Proszę pana o takie krótkie podsumowanie tego, co się udało dokonać, z czego pan jest najbardziej zadowolony. Zacznę od takiej refleksji, że najtrudniej mi jest czasami cofać się wstecz, bo tyle zadań przed nami, że często z satysfakcją odcinam to, co już za nami. Ale niewątpliwie ten rok 2017 przebiegał pod kątem jednej z najważniejszych, a może i najważniejszej inwestycji w mieście Cieszynie, jakim jest węzeł przesiadkowy. Skończyliśmy odbiory prac budowlanych początkiem tego roku. Delikatny poślizg wynikał między innymi z warunków atmosferycznych, które napotkały nas wszystkich jesienią tego roku, ulewne deszcze. Potem kilka również innych jakichś przerw związanych z warunkami technicznymi podłoża, ale jesteśmy już za tą częścią budowlaną. Czyli można powiedzieć, że rok 2017 to przede wszystkim węzeł, ale również w moim przekonaniu świetnie zrealizowany pomysł wyremontowania wschodniej części ulicy Hajduka, która pozwoli nam na lepsze skomunikowanie węzła z miastem. Mam nadzieję, że nie tak bardzo zakorkuje się rejon tak zwanych starych świateł, czyli ulica Korfantego z ulicą Garncarską, ulicą Bobrecką w tym przypadku. Myślę, że z takich inwestycji warto też wymienić nasze działania termomodernizacyjne. Tu między innymi one dotknęły przedszkola numer 2 na ulicy Księdza Trzanowskiego i szkoły podstawowej numer 6. Oddaliśmy do użytku boisko sportowe przy, dzisiaj powiemy, szkole podstawowej numer 1. No i był cały szereg też mniejszych inwestycji, aczkolwiek ciągle liczonych w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych. Myślę, że mieszkańców Cieszyna i naszego regionu przede wszystkim też interesuje to, co przed nami. Mhm. Ale to ja jeszcze się zatrzymam na tym roku 2017, a czego nie udało się zrealizować? Na sesji budżetowej przewodniczący Komisji Finansów wspomniał między innymi o parkingach, a właściwie o braku parkingów w Śródmieściu. Czy coś w tej kwestii się zmieni w najbliższym czasie? Zmienia się nieustannie. Oczywiście tempo naszych prac, niektórzy chcieliby, aby to ono postępowało szybciej, niektórzy wolniej. Nie byliśmy w stanie i nie było takich planów ani Rady Miejskiej Cieszyna, ani Burmistrza Miasta Cieszyna, żeby w jeden rok wybudować parkingi wielopoziomowe. Natomiast poszerzaliśmy przestrzenie parkingowe na terenie miasta Cieszyna. Skupiliśmy się faktycznie na węźle przesiadkowym i ulicy Hajduka, gdzie powstała znacząca liczba nowych miejsc parkingowych i też zupełnie w innych warunkach niż te, które towarzyszyły tamtemu odcinkowi drogi. Natomiast ciągle analizujemy sytuację związaną z parkingami w okolicach centrum miasta. Pojawiały się różne pomysły. Ja przedstawiałem kilka takich, i między innymi amfiteatr przy ulicy 3 Maja. Będziemy wracać do tego tematu. Między innymi mieliśmy okazję rozmawiać też na temat parkingu przy ulicy Michejdy, ale w tym przypadku szczęśliwie, muszę powiedzieć, że tak zdarza się nierzadko w czasie mojej kadencji, dostaliśmy taki prezent, że pojawił się przedsiębiorca, który chciałby zainwestować w to przedsięwzięcie, co jest ważną informacją, ponieważ parkingi z zasady są deficytowe. Wobec tego, jeżeli pojawia się ktoś, kto bardzo potrzebuje tego parkingu, bo ma w tym również swój interes ekonomiczny i my możemy do tego dołożyć swoją cegiełkę, to bardzo się cieszę. Czyli bierzemy to bardzo mocno pod uwagę. No i to, o czym mówiłem od samego początku, że powinniśmy się skupić też na porządkowaniu przestrzeni parkingowych, a więc w momencie, kiedy będziemy przenosić węzeł, a może i tak tymczasowy dworzec na węzeł autobusowo-kolejowy, no to też będziemy porządkować te prace, będziemy tą przestrzeń porządkować. No i być może państwa redakcja będzie pierwsza, która usłyszy, że w moim przekonaniu to jest miejsce, które świetnie się nadaje do stworzenia tam placu środkowoeuropejskiego, czy też placu stolic środkowoeuropejskich, pokazując mniej więcej centralne położenie Cieszyna pośrodku 5 stolic europejskich. W ten sposób moglibyśmy promować Cieszyn, który przez wielu, zwłaszcza przyjezdnych, odbierany jest jako taka Europa Środkowa w pigułce. A co z cieszyńską drukarnią? Bo tam też się pojawił pomysł, żeby właśnie tam parking zrobić. Takie pomysły były, ale już od wielu lat
ci, którzy oceniali to pod kątem efektywności wykorzystania tych przestrzeni, wskazywali, że owszem, jest to możliwe, natomiast pewne jest jednocześnie, że przestrzeń nie będzie efektywnie wykorzystana. Filary, które zostały tam zastosowane, no, służyły innym celom niż miejsca parkingowe, kwestia odległości, szerokości, wielkości. Także owszem, można byłoby to wykonać, byłoby to działanie jednak nieefektywne. Warto wobec tego też wspomnieć, że w toku tej dyskusji pojawił się inwestor zainteresowany kupnem tego obiektu, myśląc o jego przeznaczeniu na cele mieszkaniowe. I gdyby tak się stało, byłoby to w moim przekonaniu, jeżeli nie najlepsze, to jedno z najlepszych rozwiązań dla tej przestrzeni, ponieważ mamy tam do czynienia ze stosunkowo wąskimi uliczkami. Wobec tego kumulowanie tam miejsc dość intensywnie wykorzystywanych przez samochody, no, stwarzałoby dodatkową kolizyjność tej przestrzeni. Jeżeli natomiast będzie to obiekt mieszkalny, no to wtedy mówimy o innym charakterze wjeżdżających, wyjeżdżających. Będziemy mieli do czynienia z rozproszonym jednak ruchem, albo co najmniej bardziej rozproszonym niż w przypadku parkingu. To może przejdźmy już teraz do inwestycji na ten rok, do tego budżetu, bo temat parkingów moglibyśmy pewnie długo dyskutować. Jaki to jest budżet? Ja sobie tutaj wynotowałam dochody blisko 167 milionów złotych, ponad 167 milionów złotych, wydatki ponad 184 miliony złotych. Te ostatnie budżety ciągle są budżetami bardzo ambitnymi inwestycyjnie. Pozwolę sobie przypomnieć, że miasto Cieszyn zajęło 4. miejsce wśród gmin pozyskujących środki europejskie, między innymi na cele związane z nowoczesnymi technologiami. Od razu wymienię jedną z rzeczy, która być może nie zostaje zauważona przez ogół cieszyniaków, natomiast przez inwestorów i tych, którzy chcą się budować, jest doceniana. Myślę tutaj o inwestycji związanej z takim mapowaniem Cieszyna. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z powiatem cieszyńskim, jak i powiatem bielskim i staramy się stworzyć taki system map, który ma posłużyć potencjalnym inwestorom, który ma posłużyć potencjalnym właścicielom, przyszłym właścicielom. To jest zadanie warte kilkaset tysięcy złotych. Jego na co dzień nie widać, ale z pewnością jest dużą pomocą. A drogi? Bo drogi to też taki temat, który interesuje mieszkańców. Może zacznijmy od tych gminnych, które doczekają się modernizacji. Zacznę od planu, bo tych dróg zostało wykonanych już w minionym okresie dość dużo i przed nami również sporo dróg, które doczekają się wyremontowania. Stosujemy taką metodę przyjętą blisko 3 lata temu, że budujemy listę kolejki tak zwanej drogowej. Ta lista poddawana jest weryfikacji mieszkańcom. Skorzystam z tej okazji, proszę zajrzeć na stronę www.um.cieszyn.pl. Tam jest zakładka dotycząca dróg cieszyńskich i tam można spotkać tą listę, która jest aktualnie listą obowiązującą. Można też zgłaszać swoje jakieś propozycje? Tak, aktualnie do 31 marca można jeszcze zgłaszać propozycje. Przez kolejny miesiąc one są analizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Propozycja przedkładana jest burmistrzowi, no i burmistrz zatwierdza tą kolejkę, jaka wynika z wniosków mieszkańców, z wniosków radnych, no i z oceny dokonywanej przez Miejski Zarząd Dróg. Nie będę ukrywał, że właśnie od Miejskiego Zarządu Dróg wymagam takiego profesjonalnego podejścia, żeby stosowane były te zasady. Kwestia bezpieczeństwa, kwestia częstotliwości użytkowania danego szlaku komunikacyjnego, kwestia prestiżu dla miasta, no i potem kwestia również odległości remontu, kiedy ten ostatni remont był wykonywany. Zajrzę tutaj sobie do ściągi. Szanowni Państwo, przed nami ciągle ulica Głęboka, którą żeśmy wstrzymywali z remontem, bo na ten rok szykujemy tam inwestycję związaną z siecią ciepłowniczą. Znowu zachęcam wszystkich do tego, żeby podpinali się do tej sieci na ulicy Głębokiej. Ta inwestycja powinna zakończyć się w sierpniu tego roku i potem ruszamy z modernizacją tej ulicy. Prawdopodobnie w powiązaniu z projektem, który roboczo nazywaliśmy tramwajowym, a dzisiaj możemy też mówić o połączeniu dwóch śródmieści miast z nawiązaniem do jeżdżącego na początku XX wieku tramwaju. Tą propozycję przedstawimy w kwietniu. Dzisiaj już zaczynamy pracować na ten temat. W tym tygodniu spotykam się z historykami, przewodnikami, aby oni złożyli swoje propozycje, bo obok części inwestycyjnej musimy też pokazać, jaki ma mieć walor turystyczny ten projekt.
Natomiast w kolejnych tygodniach będę się spotykał już niebawem z przedsiębiorcami, z właścicielami nieruchomości na ulicy Głębokiej, aby też posłuchać ich spostrzeżeń, jak oni wyobrażają sobie tą ulicę. No i chcielibyśmy, żeby taki szlak tramwajowy podążał od naszego rynku do miejsca, które wskażą nam władze czeskiego Cieszyna. No ale zacząłem o Głębokiej, jak widać, można byłoby mówić o różnych rzeczach wiele. W planie, w kolejce dalej jest ulica Kluckiego. Niestety w tym przypadku muszę powiedzieć, że czekają nas długie uzgodnienia z właścicielami sąsiednich nieruchomości i chociaż jest ona wysoko ustawiona z perspektywy miasta Cieszyna, to zawsze musimy się liczyć z tym, że chociaż jest to wysoko, to muszą być też sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Jeżeli domówimy się z właścicielami sąsiednich nieruchomości, kamienic, kiedy oni będą chcieli też tą przestrzeń uporządkować, na pewno ulica Kluckiego może liczyć na szybką realizację. Temat Kluckiego, że panu przerwę, już się też pojawił w zeszłym roku. Były konsultacje społeczne na ten temat, spotkania tak w tej przestrzeni. Zarówno efekt udziału mieszkańców, jak i efekt zaprezentowany przez biuro pana architekta Bartłomieja Buławy jest efektem, z którego możemy być wszyscy zadowoleni. Jeżeli udałoby się nam zrealizować tą koncepcję, myślę, że nie tylko cieszyniacy byliby zadowoleni, ale znowu wykorzystam tutaj waszą przestrzeń medialną i powiem, że przekonany jestem również, że właściciele sąsiednich nieruchomości byliby zadowoleni za waszym pośrednictwem, wobec tego zachęcam ich, żeby podjęli się tego wspólnego trudu. Ta część miasta Cieszyna znacząco by się zmieniła, poprawiła. Zerknę jeszcze na tą listę dalej. Jasne, tak. Oczywiście razem z powiatem jest to Rondo Bielska-Wiślańska. W tym roku chcielibyśmy jakby poprawić estetykę tego miejsca zaledwie, natomiast na pewno, co jest najważniejsze, będzie przez powiat zlecony projekt tego rozwiązania komunikacyjnego. Są dokonywane analizy, projekt będzie gotowy. Sądzę, że zarówno miasto Cieszyn, jak i powiat cieszyński będą chcieli jak najszybciej zrealizować tą inwestycję, ale musimy oczywiście zacząć od oprojektowania. Ulica Katowicka na razie na odcinku od ronda przy Elżbietankach, mniej więcej do ulicy Moniuszki, czyli w okolicach targowiska. Tutaj będą prace remontowe. No, kiedy mówimy o ulicy Katowickiej, to oczywiście jest to inwestycja rozpoczęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ta inwestycja już się rozpoczęła, prace planowane są do października tego roku. Staramy się współpracować z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zgłosiliśmy pewne postulaty dotyczące jeszcze niewielkich korekt w ich projekcie budowlanym dotyczącym tej drogi. Staramy się uzyskiwać od nich na bieżąco informacje. Jeszcze w tym tygodniu też w naszych serwisach informacyjnych pojawią się dane na ten temat, ale znowu, gdybym mógł wykorzystać waszą obecność, chcielibyśmy jak najczęściej mieszkańców informować, z jakimi utrudnieniami będziemy mieć do czynienia, bo niewątpliwie po drodze S52 to jest najważniejszy korytarz drogowy w mieście Cieszynie, najczęściej użytkowany, dlatego spodziewamy się, że sprawi to sporo trudności. No te utrudnienia już się pojawiły. Tak, szanowni państwo, ta droga będzie wyglądać zupełnie inaczej. Proszę wobec tego o cierpliwość. Staramy się namawiać, zresztą nie musimy, wykonawca sam deklaruje, że chciałby uporać się z remontem tej drogi jak najszybciej. A my deklarujemy, że tam, gdzie będziemy mogli pomóc, zrobimy to również w obszarze informacyjnym, żeby wskazywać, jakie utrudnienia mogą nas czekać i jak sobie ewentualnie z nimi radzić. Bo w przypadku tej drogi wy wspieracie powiat. Tutaj to jest takie zadanie wspólne. Tak jest, tak to wygląda. Zaglądam dalej na tą listę, bo mamy ulicę Solną. Jeszcze w tym tygodniu, ewentualnie w następnym, powinniśmy zakończyć postępowanie przetargowe dotyczące ulicy Solnej. Ona czeka w fatalnym stanie dość długo, ponieważ przyjęliśmy takie rozwiązanie, że nie ruszamy dróg, dopóki nie zostaną wyregulowane kwestie sieciowe. No i ponieważ jeden z gestorów sieci planował tam roboty, zakończył je w takim terminie, który pozwolił nam, owszem, na ogłoszenie przetargu, ale było to pod koniec roku, okazało się, że wyniki tego postępowania przekraczały już możliwości miasta i powiatu. Dwukrotnie wyższa cena niż tą, którą mieliśmy przygotowaną. Wobec tego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie ponownego przetargu. Ten zostanie rozstrzygnięty. Myślę, że wiosną tego roku ulica Solna, chyba najgorsza ulica aktualnie w Cieszynie,
jeżeli chodzi o tę ulicę, przynajmniej centralnie położone, będzie już wyremontowana. Bardzo dziękuję mieszkańcom, bo owszem, wskazywali na problemy związane z ulicą Solną, ale też z dużą cierpliwością mówili, tak rozumiemy, skoro najpierw sieć, skoro przetarg wyszedł w ten, a nie inny sposób, no to poczekamy jeszcze trochę, ważne, że ulica Solna będzie gotowa, bo to jest wizytówka zarówno miasta, jak i powiatu. W sąsiedztwie mamy szpital, który prowadzony jest przez powiat cieszyński. Myślę, że ulica Solna też jest dobrym przykładem współpracy między miastem a powiatem. Pozwolę sobie przypomnieć, że to jedna z tych dziwnych ulic powiatowych, dziwnym w takim znaczeniu, że ktoś, kto by się na niej znalazł, dzisiaj nie traktowałby jej jako ulicy powiatowej, ale tak to de facto było. Mając tego świadomość, porozumieliśmy się ze starostą powiatu cieszyńskiego, że nie ma sensu, aby traktować tą drogę nadal jako drogę powiatową, że my jako miasto Cieszyn przejmiemy je w zasoby dróg gminnych, co nie jest prostym zwykle porozumieniem. Z reguły nikt nie chce brać na swój rachunek dróg, bo to zawsze są dodatkowe koszty. Panie burmistrzu, Frysztacka, zwężenie, kolejne zadanie. To jest to zadanie, na które mieszkańcy czekają już od kilkunastu lat, żeby zrealizować. Szczęśliwie udało się już przygotować projekt. To zadanie będzie w tym roku zrealizowane, ale warto chyba o tym powiedzieć. Państwo będziecie może pierwszą redakcją, której o tym oficjalnie mówię, że bardzo mocno pracujemy nad koncepcją bezkolizyjnego przejazdu nad Bobrówką i torami kolejowymi, tak żeby nie stać w korkach na ulicy Zamkowej. Najbardziej dzisiaj taki brany pod uwagę wariant to skręt z ulicy Frysztackiej w ulicę Księdza Janusza, dalej nad ulicą Heczki, czy na mostek na Heczki i zjazd w ulicę Dojazdową. W ten sposób pojawilibyśmy się pod zamkiem, minęlibyśmy to, analizujemy to. Dzisiaj nie mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że będziemy to zadanie realizować, ale kiedy pojawił się temat wywołany zresztą przez nas w urzędzie dotyczący modernizacji terenu wokół wzgórza zamkowego, to poprosiłem o taką analizę. Mówię, jak ruszamy ten temat, to pójdźmy dalej, bo być może nas czeka to w przyszłości. Ja dzisiaj posługuję się takim porównaniem. Kto kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu wyobrażał sobie konieczność funkcjonowania wiaduktu na ulicy Kolejowej. Dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, nie mamy wiaduktu w tej części miasta, to byłoby to dla wielu już z kolei nie do wyobrażenia. I jeżeli my dzisiaj tego tematu nie ruszymy, to być może za 20 lat będziemy sobie mówili, dlaczego nie. Mhm. To mamy drogi, ważne tutaj inwestycje z tego, co się dowiedziałam, ale musimy też wspomnieć o budowie tego zintegrowanego węzła przesiadkowego, bo to jest najważniejsza inwestycja, temat, który się już ciągnie od kilku lat, kilku dobrych lat. Jak to wygląda na chwilę obecną? Pan już troszeczkę wspomniał na początku, ale na jakim jesteśmy etapie? Właściwie prace budowlane zostały zakończone, delikatne korekty wynikające jeszcze z przeglądu będą realizowane, ale w tej chwili czeka nas wyposażanie węzła w meble, czeka nas wyposażanie w tablice informacyjne, czyli pojawi się to, co jest swego rodzaju obudową. Montowany będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. On spowodował pewnego rodzaju poślizg, ponieważ pierwszy przetarg znowu dał nam cenę niezaplanowaną w takiej wysokości. Przystąpiliśmy do drugiego przetargu, i w tej chwili, żeby móc to zakończyć, musimy dać wykonawcy odpowiednią liczbę czasu. Planujemy, i to chyba można już powiedzieć publicznie, oficjalne otwarcie dworca końcem kwietnia. Dziś wszystko wskazuje na to, że powinniśmy z wszystkim zdążyć. Obok tych prac inwestycyjnych są to również prace biurokratyczne związane z powstawaniem regulaminów dworca kolejowego, użytkowaniem dworca przez pasażerów. I to są rzeczy, o których zwykle przeciętny odbiorca na szczęście nie musi myśleć, ale z perspektywy urzędu musimy myśleć, i to są decyzje też Rady Miejskiej. No właśnie, że przerwę, bo chyba pierwsze uchwały już też zostały podjęte w tej sprawie. Tak, pierwsze uchwały zostały podjęte w lutym, jeszcze czekają nas jakieś uchwały w miesiącu marcu. No i myślę, że w kwietniu faktycznie będziemy już gotowi. Traktujemy to również jako wezwanie, nie mogę pominąć tego tematu, jako wezwanie do tych, którzy decydują, Cieszyn będzie miał dworzec. Teraz ci, którzy decydują wyżej, powinni nam jeszcze pomóc połączyć ten Cieszyn kolejowo. Starania są czynione, ale wiem, że Państwo tym tematem też się interesujecie i na bieżąco informujecie.
czynimy starania. Ja jestem optymistą. Ulica Hajduka kiedy będzie oficjalnie otwarta? W kwietniu. Też w kwietniu, dajmy sobie tak? ten termin. Prowadzone są na bieżące też analizy, ale patrzymy też, jak rośnie Galeria Stella. Chcemy pomagać, nie przeszkadzać, bo w gruncie rzeczy im szybciej zostaną prace wykonane tam przy Galerii Stella, to nie tylko inwestor na tym skorzysta, ale my wszyscy skorzystamy. Czyli tutaj przyglądamy się temu najdalej oczywiście w kwietniu. Jeżeli będzie co możliwe wcześniej, damy znać. Panie burmistrzu, w budżecie pojawiły się też środki między innymi na modernizację murów oporowych. To też taki temat, który gdzieś tam się ciągle pojawiał. Te mury już są, powiedzmy, w takim dość złym stanie. Udało nam się wyremontować w minionym okresie mur przy ulicy Młyńskiej, który był w katastrofalnym stanie, ale faktycznie też powiedzieliśmy sobie, że około z tych 100 tysięcy powinniśmy przeznaczać rocznie na mury oporowe. Ze względu na różne wydatki, raz się nam to udaje lepiej, innym razem gorzej. Natomiast w najbliższym czasie będzie to mur przy ulicy Górnej. To głównie ze względów bezpieczeństwa ten mur będzie remontowany. Natomiast ciągle analizowane są też możliwości miasta w zakresie modernizacji innych murów miejskich. Skoro o tych infrastrukturalnych mówimy inwestycjach, pozwolę sobie dorzucić kwestie kanalizacyjne, bo owszem, jesteśmy za największą i najdroższą inwestycją w uregulowanie kwestii ścieków. Natomiast ciągle też zbieramy inicjatywy mieszkańców i ciągle też średnio 300 tysięcy rocznie wydajemy na podpinanie kolejnych miejsc w Cieszynie do sieci kanalizacyjnej. To znowu jest w interesie zarówno tych mieszkańców różnych okolic, jak i w interesie miasta. W ten sposób poprawiamy jakość środowiska naturalnego. Średnio tyle. W tym roku kilka inwestycji zostanie zrealizowanych w infrastrukturze kanalizacyjnej. Jedna z największych to jest przebudowa sieci kanalizacyjnej w Marklowicach. Ta sieć, którą użytkuje dzisiaj firma PPG, jest już w bardzo złym stanie technicznym. Wobec tego porozumieliśmy się z firmą, która wyasygnowała ponad 200 tysięcy złotych na całą tą inwestycję. My dokładamy swoje środki i będziemy tam mieli do czynienia z wymianą sieci kanalizacyjnej. To może teraz przejdźmy do oświaty. Co w oświacie? Taki przeskok. Rozpocznę może od tego, że termomodernizacji będzie poddany długo oczekiwany budynek szkoły podstawowej nr 4 i budynek liceum ogólnokształcącego Kopernika. Ten pierwszy formalnie należy do miasta Cieszyna, ten drugi do powiatu cieszyńskiego. Wymagania były takie, żeby tą inwestycję zrealizować jednocześnie. Stąd pewien poślizg, jak myśmy byli już gotowi, niekoniecznie powiat cieszyński miał zatwierdzone wszystkie dokumenty, niekoniecznie ten przetarg wyszedł tak, jakby powiat się spodziewał, bywało odwrotnie. Dzisiaj już mamy dopięte dokumenty z jednej, z drugiej strony uzyskaliśmy dofinansowanie i to jest jedna z cennych informacji. Ale poza tym za nami termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 6, o czym już wspomniałem, będziemy przystępować do termomodernizacji przedszkola nr 1. Na razie przygotowujemy projekt dotyczący tych działań, ale chyba taką najważniejszą inwestycją finansowo, bo najdroższą może obok czwórki, to będzie budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 7. Zawahałem się lekko, bo z jednej strony jest to inwestycja edukacyjna, ale z drugiej strony inwestycja, która będzie wykorzystywana również przez kluby sportowe, lokalne środowisko. I planujemy już w tym roku powstanie projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 6. Prócz tego w ubiegłym roku miałem okazję spotkać się z dyrektorami przedszkoli. Specjalny to był taki objazd, miałem okazję, spotykam się owszem wiele razy, natomiast ten objazd był takim specjalnym, żeby zobaczyć, jakie potrzeby są inwestycyjne. Nastawiamy się na uregulowanie kwestii kanalizacyjnych, na przykład przy przedszkolu nr 16 przy ulicy Bielskiej, ale też myślimy o kwestiach parkingowych przy tych przedszkolach. Ciągle brakuje pieniędzy na wszystko, więc proszę tutaj o cierpliwość. Te inwestycje są realizowane. Oczywiście są to też inwestycje o charakterze społecznym. Realizujemy projekt warty 800 tysięcy złotych, który przewiduje dodatkowe zajęcia dla uczniów, tych będących w większej potrzebie i tych uczniów zdolnych.
teraz powinniśmy przystąpić do drugiego projektu, czyli pierwszej turze to była jedna część szkół podstawowych, teraz to będzie druga część szkół podstawowych, czyli patrzymy nie tylko na te inwestycje materialne, ale również społeczne. Jak już mówimy o szkołach, to tutaj jakby wiąże się to też z kulturą fizyczną. Cieszyn stawia na sport, mam takie wrażenie, bo tych pieniędzy w budżecie znalazło się sporo i sporo też inwestycji, takich drogich inwestycji. Tak, przede wszystkim stadion lekkoatletyczny. Właśnie. Nie ukrywam, że każde miasto powiatowe powinno mieć taki obiekt i ze smutkiem patrzyłem na finały biegu Fortuna i wiele innych imprez i stąd mój postulat przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna, zresztą nie tylko mój, przepraszam, to jest właściwie całego środowiska sportowego z punktu widzenia formalnego, pozwoliłem sobie tylko na takie wskazanie, żeby ten stadion lekkoatletyczny wybudować. Toczyły się oczywiście dyskusje, jak on ma wyglądać, czy stadion lekkoatletyczny, czy boisko piłkarskie. To, co wybudujemy, jesteśmy w tej chwili na etapie uzyskiwania kolejnych pozwoleń, będziemy aplikować o środki z Ministerstwa Sportu. Mam nadzieję, że je otrzymamy. Projekt w moim przekonaniu jest dobrze opracowany, dobrze przygotowany. To jest stadion warty ponad 7 milionów złotych. Wyobrażam sobie, że w następnym roku rozegramy Mistrzostwa Lekkoatletyczne Cieszyna. Będzie to jedno z miejsc, które będzie cieszyć cieszyniaków, bo to nie tylko inwestycja sportowa, ale również inwestycja w wizerunek miasta, które chce mieć turystów, gości, nie tylko tych, którzy przyjadą oglądać zabytki, których mamy pełno i z którymi możemy być dumni, ale tych, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Taki stadion może też być wizytówką Cieszyna. Tak będzie. Sądzę, że tak. Mówię o tym z taką prawie, że pewnością, bo już go widziałem, tą wizualizację, i chyba się do tego muszę też przyznać. Lubię sport. Wobec tego chętnie będę stadion odwiedzał, może i będę korzystał. A co z kąpieliskiem miejskim? Opracowanie koncepcji przebudowy. To jest kolejny temat, czy kolejny powód, dla którego ruszyliśmy już ze stadionem lekkoatletycznym. Nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego, ale jeden z argumentów, który wtoczył się, był elementem naszej rozmowy z radnymi, to jest to, jeżeli chcemy mieć kolejne elementy, to nie rozmawiajmy wiecznie o tym. Nie wrzucajmy do tego worka wszystkiego, bo jak wrzucimy tam wszystko, to nie zrobimy niczego. Wobec tego wspólnie, bardzo dziękuję tutaj radnym, innym, którzy nam podpowiadali, żebyśmy zaczęli od stadionu i rozpoczęli dyskusję nad kąpieliskiem. Rozpoczęliśmy, w międzyczasie pojawił się temat hali widowiskowo-sportowej, ponieważ Polski Związek Hokeja zainteresowany jest wykorzystywaniem tego obiektu jako jednego z lepszych obiektów służących sportom zimowym. Niestety obiektu, któremu jednocześnie brakuje odpowiedniej liczby szatni. No i stąd mamy w tej chwili takie dwutorowe przygotowania. Z jednej strony myślimy o hali widowiskowo-sportowej po stadionie, z drugiej strony myślimy o kąpielisku miejskim, bo faktycznie wymaga ono już modernizacji. Mówimy o sporcie, mówimy o oświacie, a co z powietrzem? To taki temat też ostatnio na czasie, jak Cieszyn walczy z niską emisją. Wymienię trzy elementy. Pierwszy to jest program termomodernizacji. Mamy stermomodernizowane niemal już wszystkie obiekty użyteczności publicznej, a to oznacza, że potrzebujemy tej energii mniej, a to oznacza, że mniej wobec tego trafia tego złego powietrza do środowiska. Drugi element związany jest z podpinaniem źródeł, może inaczej, podpinaniem mieszkań do innego źródła ciepła, przede wszystkim do sieci ciepłowniczej, tutaj będącej własnością energetyki cieszyńskiej. W tym roku podpinać będziemy kilka budynków, mam nadzieję, czekamy też na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Od maja ubiegłego roku mamy złożony tam projekt, ciągle czekamy na decyzję. Jeżeli tylko ta decyzja zapadnie, to będą to obiekty przy ulicy Bobreckiej, budynki przy Bobreckiej, przy jakiś budynek przy ulicy Bielskiej i przy ulicy Chrobrego. Natomiast rzeczywiście dużym dla nas wyzwaniem i mocno to podkreślamy jest ulica Głęboka. Tu przewidujemy podpięcie kilku budynków. Prócz tego zdecydowaliśmy się na dofinansowanie wymiany pieców na wniosek między innymi też mieszkańców.
Przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy złotych, ta kwota okazała się zbyt niską kwotą. Dzięki tej kwocie 100 tysięcy dofinansowaliśmy około 25 odbiorców, 25 mieszkań, ale kolejnych blisko 25 na kwotę blisko 80 tysięcy dofinansujemy w najbliższym czasie, ponieważ zwróciłem się z takim wnioskiem do Rady Miejskiej. Rada Miejska zaakceptowała to. W lutym przyjęliśmy dodatkowe środki na realizację tego projektu. To wymieniłem drugi element i trzeci element związany to jest kwestia edukacji, którą realizujemy. Łącznie wydajemy ponad 1 000 000 zł na poprawianie sytuacji naszego powietrza. Potrzeby są zdecydowanie większe i wiem, że wszyscy chcielibyśmy mieć to czyste powietrze z dnia na dzień, natomiast zaległości z kilkudziesięciu lat były tak wielkie, że to wymaga jednak też dłuższego procesu. Panie burmistrzu, w budżecie znalazły się też środki na utrzymanie zieleni miejskiej, na oświetlenie, jakby tak skrótowo mógł nam pan powiedzieć. Bardzo panie redaktor dziękuję za wywołanie, zwłaszcza ostatniego tematu, bo tutaj może nie wszyscy będą zdawać sobie sprawę, ale to jest inwestycja warta kilka milionów złotych. Będziemy wymieniać to oświetlenie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby poprawić jakość tego oświetlenia, ale po drugie to jest również działanie oszczędnościowe. Czyli my dzisiaj te kilka milionów wyłożymy, pozyskując środki zewnętrzne, to jest bardzo ważne, czyli nie wpłynie to radykalnie na budżet nas, mieszkańców miasta Cieszyna. Udało nam się pozyskać te środki w ramach dofinansowania przez Unię Europejską, natomiast jednocześnie będzie to dla nas źródło oszczędności, czyli w następnych latach to, co zaoszczędzimy, będziemy mogli wydawać na inne ważne cele. No i rzeczywiście nad zielenią również miejską będziemy tutaj pracować. To są nieustanne postulaty zarówno mieszkańców, potem przekazywane przez radnych. Kolejne elementy się tutaj pojawią, poprawy tej zieleni, parki powinny lepiej wyglądać. Cieślarówkę skosimy przynajmniej o ten jeden raz częściej. Natomiast wykorzystując tą sytuację, szanowni państwo, no wczoraj miałem okazję spotkać się z pszczelarzem, który mówi, że zbyt częste koszenie łąk nie jest dobre dla tego ekosystemu. Wobec tego będziemy szukać kompromisowego rozwiązania tam, gdzie trzeba, częściej będziemy kosić, natomiast tam, gdzie nie jest to potrzebne, to te łąki są naturalnym środowiskiem dla owadów, w tym między innymi dla pszczół, które przy zbyt częstym koszeniu nie mogą potem znaleźć odpowiedniej przestrzeni do znajdowania dla siebie pokarmu. Ja się wczoraj wyedukowałem, pozwalam sobie to przekazać państwu. Panie burmistrzu, nie możemy też pominąć jeszcze kultury. Mam tutaj na myśli remont chociażby cieszyńskiego ośrodka kultury. To jest chyba nasza najważniejsza inwestycja w tym znaczeniu, że najdroższa i już realizowana. Końcem maja powinniśmy otworzyć Dom Narodowy od środka, przemieniony znacząco. Ale prócz tego to będzie inwestycja w Książnicy Cieszyńskiej. Wymaga tutaj wymiany klimatyzacja i inne drobniejsze rzeczy związane też z malowaniem naszej książnicy na stulecie odzyskania niepodległości. Złożyliśmy projekt o modernizację Muzeum Drukarstwa, czekamy na rozstrzygnięcie tego projektu. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie stolarki okiennej w teatrze. Tutaj na razie nie mamy pozytywnej odpowiedzi, złożyliśmy odwołanie od tej decyzji. Chcemy, żeby nasze instytucje kultury już piękne wyglądały też jeszcze lepiej. Zakup sceny jeszcze tutaj wyczytałam. Tak, ponieważ w Cieszynie naprawdę dzieje się tak dużo, to doszliśmy do wniosku, że zakup sceny powoduje, że w ciągu kilku lat ten wydatek ponad 200-tysięczny zwróci nam się prawdopodobnie w ciągu kilku lat, a że my będziemy mogli nadal realizować dość aktywną politykę w zakresie promowania tego, co piękne w Cieszynie w obszarze kultury. Inwestycji sporo, jednym słowem. Panie burmistrzu, ten rok też jest wyjątkowy, bo zbliżają się wybory samorządowe. Będą to wyjątkowe wybory w związku z nowelizacją kodeksu wyborczego. Ja o wszystko pana nie będę pytać, jakie jest pana zdanie na ten temat, ale zapytam o tą dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów. Jakby pan się mógł ustosunkować? Jak większość z nas widzimy w tym plusy, ale widzimy też mankamenty tego rozwiązania. Ja nie mam takiego jednoznacznego stosunku.
w tym przypadku dostosowuję się, chociaż wychodzę z założenia, że powinniśmy być dość konsekwentni. To znaczy, jeżeli dwukadencyjność, to na przykład też dwukadencyjność posłów i senatorów. W ten sposób myślę, że to byłoby spójniejsze w budowaniu tej wymiany. A ta wymiana niewątpliwie w jakimś sensie jest potrzebna. Natomiast powinniśmy to robić jakoś spójnie. Będzie pan kandydował? Na razie wszystko wskazuje, że tak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Dziękuję.